albo Kuzi, albo zdrajca. 4000. Ej, Łakuzis, jedziemy do Amsterdamu. Z nami dzisiaj Cinek. Pa, pa, pa. Osoba anonimowa. Anton Kuba. Łysy Francuz. Mów mi Zidane. I małpa. Francuz w gazie, jak nie to na razie. W ogóle panowie, słuchajcie, mam taką jedną sprawę, zapomniałem wam powiedzieć. Musimy pod kogoś podjechać. No nie będę pierdolił, poznałem w Tajlandii teraz, jak byłem, jego ziomka w coffee shopie. Narzekał strasznie na swój kraj i mówił, że strasznie chciał kiedyś przybyć do Polski. Jak... No i dzisiaj z rana do mnie zadzwonił, że się dostał i czy go nie zgarniemy po drodze. Na trasie gdzieś pod Poznaniem będzie stał na parkingu. Także podjedziemy po niego. To jedź, chodź. Dobra, dobra, jedziemy. Jedziemy, wsiadamy. Tak to leci. Weź palto. Stary, no każdy ma joint, no jarałem po joincie. A to nie wiem kogo to. To moje, to to moje. To pomogę. Czuć smak hasła jak skurwysy. To moje, to to moje. Mapa sikać mi się chce. Kurwa, ale tu trzęsie ogólnie. Wspominałem na początku, dołączy do nas nowy członek generacji Kuzi. Zadzwonił się mi rano, dotarł z Tajlandii. Najlepsze to spontany. Prosił o pomoc, że nie możemy go odebrać. No i jedziemy właśnie po niego. Dajcie, Kongres prowadził naszego ziomala, którego zaraz poznacie. Trzeba mu zapewnić dobry życiorys, trzeba mu się odwdzięczyć. Dużo mu pomógł. To i dołączam po prostu oficjalnie do ekipy. Zaraz zobaczycie. Niezły wariant to jest. Kuzis, ogólnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie mieliśmy odebrać naszego nowego członka, ale na razie go nie mogę znaleźć. Jesteśmy gdzieś pod Poznaniem, gdzieś przy granicy niemieckiej. No ale na razie nie wiem. Kicha. Nie wiem, jedziemy dalej, czekamy. Nie no, gdzieś musi być chyba, nie? Będzie lepiej. Zapas ze koleżką. Dobrze. Nowe dziarki, nie? Ogólnie, żebyście wiedzieli, Kuzi nie mówi za dużo. On po prostu będzie dawał tu i tam jakieś rady. Czasami tu i tam coś nam ogarnie, co będzie trzeba. Dusza towarzystwa. Dusza towarzystwa. Z Kronkelem poznaliśmy się 4 lata temu. To jest zasługa Lanka. Przede wszystkim połączyło nas ziomalstwo, zanim połączyła nas muzyka. I jakoś to wszystko zaczęło się, wiecie, spinać. Prywatnie Dominik jest wrażliwym człowiekiem, dobrym przyjacielem. Mogę czuć u niego lojalność, wiecie co chodzi, jakie wsparcie, wtedy kiedy potrzebuję. Co do muzyki, no to co tutaj dużo pierdolić. Kronkel ma umiejętność i ma głowę do melodii. Lubię z nim współpracować, jakby fajne numery wychodzą i to nie jest tak, że wiecie, takie typowe zapychacze czy coś, tylko numery o dobrej jakości, nie? Kronkel się przełoży do tego, jak pisze zwrotkę, refren, nawet jak wymyśla jakiś topline, więc to jest Kronkel Dom, cały on. Właśnie. Dzwonią. Spokoju człowiekowi nie dadzą. Halo? Dobra, 3 rzeczy, więc Ejła, Kuzi, to będzie dobre. Będziecie słyszeli to częściej. Kronkel ma taki specyficzny adlib, który brzmi jak kukułka. On brzmi tak. To się, wiecie, nie mam tuna, nie zrobię tego dobrze, ale takie ma coś takiego. Co ja pierdolę? Nie schodzę z bomby, mordo. Nie schodzę z bomby.
Co, dojechaliśmy do Amsterdamu, zaczynamy piękną, ale krótką przygodę. Też? Kuzi, tak szczerze mówiąc? Zajebiście, Kuzi, bi jakbyś miał swoje wlewki. Dasz radę jakoś przyczarować? Różne daj. Spierdalamy czy jaramy jeszcze tego? Spierdalamy czy jaramy jeszcze jednego? Mocniejszy. To jest dla mnie jeden z najlepszych przysmaków. Zawsze jak jestem w Amsterdamie, to sobie kupuję. Zajebisty. Albo zdrajca. All stop on inside. To ten moment, to już czas. Argentina Steakhouse, kurwa. Dobra, kurwa panowie. PDW, kurwa, morda. Jak się poznaliśmy? Raz się zobaczyliśmy gdzieś na imprezie, raz na obiedzie, raz u znajomych. I tak naturalnie to poszło, nie? Mamy podobne myślenie na większość tematów po prostu i gdzieś tak naturalną drogą to poszło. Co sądzę o Krąkelu? Kurwa, no Krąkel to jest mój brat, przyjaciel. Przede wszystkim jest dobrym człowiekiem, ma dobre serce, jest lojalny, pomocny. Mogę tak długo wymieniać po prostu. Pomógł mi trochę przy muzyce. Przyczynił się na pewno do tego, że podpisałem się z Sony. Jako jeden z nielicznych, powiedzmy, mainstreamowych raperów, którzy nie zadawali pytań, tylko poszliśmy do studia, zrobiliśmy numer, potem zrobiliśmy drugi numer, więc no co, jestem mu wdzięczny. Jeżeli chodzi o jego muzykę, jest kurwa mega technicznym raperem, ma dużo pomysłów, ma otwartą głowę, ma świeżą głowę przede wszystkim. Nadchodzące rzeczy to jest rozpierdol, no. Ja jestem fanem, oprócz tego, że jestem przyjacielem, to jestem jego fanem. Praca w studio, no z mojej perspektywy ja mogę powiedzieć, że jest mega zdolnym człowiekiem, mega technicznym. Do kabiny wbija jak zwierzę, kurwa. 5 minut refren nagrany i jemu to w ogóle tak od ręki wychodzi. No i kurwa, jest hit, no. Maszyna do melodii, maszyna do hitów to jest. Drugi dzień w Amsterdamie. Idziemy sobie na śniadanko z Kuzi B, chłopakami. Wczoraj się trochę zjaraliśmy, nawpierdalaliśmy jakiś ciastek mocny, żeby było ciężko. Gdzie idziemy? Co zamówiłeś? Pancake'i z syropem klonowym i tosta cheddarem z wszystko. Tuna melt, polecane by Kuzi B, rozpierdol. Fajny fade masz w ogóle zrobiony. No. Tutaj te przejście jest zajebane. Dobrze przechodzi, no. Kurde. Idziemy? Nice colors. There's laughing colors with a little bit of hallucination. Ja te jadłem.
Na fakturę Kuzi. Więc tutaj mamy takie coś. Teraz wyglądam tak, grałem dwa gibony, a za dwie za godzinę godziny zrobimy, no, za dwie godziny formy. Zrobimy check formy. Na pęsku. O, to jak? Bójmy się, nie podjazd do Grzybków. Pierwszy był nieudany i dlatego dzisiaj się rewanżuję w tym samym miejscu. Dobra, pierwszy gryz dla kamery, dla ludzi, Polacy na emigracji. Ła, nie smasz na głęb chuj. Ciężko, ciężko, ale mam nadzieję, że faska będzie fajna. Dobrze, idziemy. Yummy, I got love in my tummy. Ej, ja się muszę wylać, naprawdę. Ej, mogę tutaj? Nie. Daj, voucher dawaj tu. Masz też butelkę, tu jest dość duży utwór. Ja zawsze jak używam do strzania, to alkalię, bo mam... It's a vibe, bro. Halo? Jedziesz, mordzia. Mam śliską ślinę, czujesz, mam śliską ślinę. Dzioma ma śliską ślinę, a ty dzioma masz śliską ślinę? Ja mam pizdę ostrą, aż się wszystko kurwa kręci, nie? Dobrze, jest, grubo jest. Albo grzyby, albo zdrajca, źle jest. Nowe motto. Ale ty musisz nadrobić się odrobić, wow. Okej. Okay. Pink Paradise, kurwa, zaraz będziecie mieli, no. Jestem tak zmieszany, że mi się chce płakać, śmiać, mordo, wszystko, nie? Najfajniejsze jest to, jak odkrywamy jakiś nowy moment, bo wtedy się czuję jak dziecko normalnie, nie? Się cieszę w chuj z wszystkiego. Robimy sobie takie story, jak dupy robią nad morzem. Bo ludzie będą myśleć, że my teraz, wiesz, udajemy albo coś, nie? Ale to nie da się tego... Nie da się opisać tego, co się czuje, o. To jest jak z pierwszą miłością, nie da się opisać tego, co czuję. Kurwa, gdzie jest przejście, gdzie jest kurwa planka, nie? Ale mnie dotknąłeś! Ja pierdolę. Widzę, jak to powietrze tu przechodzi, serio. To jest niemożliwe. Serio, trapezy jakieś, kurwa, chmury, kształty chmur. Jak coś leci na mnie. To jest niemożliwe. Myślę w głowie, czy... Wow, kurwa, wow, nie? Uda mi się przejść, czy to już sobie przeleci? Wiesz, jak masz POV, to tak się czujesz. Wow, kurwa, wow, nie? I ręce nie hamują, takie... To jest niemożliwe. Ty masz Stone Island tutaj. On ma Stone Island. Nie, ja to tylko u ciebie dalej. Wow! Akurat od wisienia, my to wisienie mamy, zobaczcie. Czy wydałem kolę, ktoś rozkminy, kurwa, lekarskie lecą, to jest śpiedole, to jest śpiedole, kurwa! Diagnozę zajebał, kurwa! Kurwa, bać! Ja pierdolę! Ta! Rzucił mi imprezę na trawnik! Chodźcie, kurwa! A bro, kurwa! Chodźcie, kurwa! Hello. How are you? Witamy i żegnamy. Już wymeldowani. Albo Kuzi, albo zdrajca. I co, robimy śniadanko jakieś? Albo Kuzi, albo zdrajca. Przeszli joint, kurwa. Wstałem godzinę temu.
do Pigana, hej, mordo. Jak się zastanawiacie, kiedy będziecie mogli kupić takie oto cudza? Nie wiem, kurwa. Będziecie grzeczni, to kiedyś może będziecie mogli. Rzucik na deser. No i kiedy tam nie trafi? Nie. Taki słodki. Bracia, ty filmujesz? Nie. Takie kurwa białe kurwa dupy. Takie... To jest taki mój typ dupy, blondynka taka skandynawska uroda, nie? Czysto wyglądają. Czysto, no. To jest to jest dobra, 1000 łapek pod tym filmem w górę i skacze na główkę. Nie, świruję kurwa. Gdzie jest Kuzi Buda w ogóle? A, czy na jara, nie chciał zostać. Pierdol, to leniwy jest ogólnie. Jaram. Jak byłem w Sewonsterdam, to jadłem pączki z marmoladą. Taki spok. Kurwa, to ma kalorii dużo. Nie no, to patrz sobie rozpierdą. Czy w pizdę ciastek mamy, nie? Mierz jeszcze żar, czacha? Mało ci. Wszystkiego po jednym. Tak. Dziękuję bardzo. Gdzie jest akurat? Jedyna op... Powinien łamać. Wiem, na co czekaliście. Strasznie nóżki mnie bolą. Co? Nie róbcie tego, co ja. Ewakuacja Kuzi. Co jest, kurwa? Co mamy zrobić, Buda, powiedz! Co jest grane? Chujnia, kurwa. Tak się kończy trip do Amsterdamu. Albo Kuzi, albo zdrajca!